A to jest Tower of London, gdzie chcieliśmy uwięzić ciotkę Shuri. Ale strażnicy jej nie chcieli. Wszystko słyszałam. Skarbie, nie o to mi chodziło. Radzę ci uważać. Lecz pogadać z czarnym kotem, pilna sprawa. Pewnie byłeś zaskoczony, że ktoś mnie zastępuje. Bardzo przepraszam, czarny kocie. Mogłam cię uprzedzić, no bo gdybym się dowiedziała, że ktoś zna twoją tożsamość, to pewnie też byłabym zła. Przepraszam, że cię zraniłam. Wcale mnie nie zraniłaś. Zrobiłaś wszystko dobrze. Paryż zawsze będzie potrzebował opieki Biedronki. Tylko zrozumiałem, że pewnego dnia może zostać nią ktoś inny. A ponieważ nie znam twojej tożsamości, to znaczy, że więcej cię nie zobaczę. Nigdy. Nie wiem, czy bym to przeżył. Nigdy cię nie opuszczę, czarny kocie.